siadać, panowie. Skoro już jesteśmy wszyscy, to oficjalnie otwieram zebranie zarządu naszej spółki w składzie. Pan księgowy, pan inżynier, brygadzista i kierownik HR oraz ja, prezes zarządu. Zanim przejdziemy do meritum spotkania, zacznijmy od podsumowania ostatniego okresu. Panie Gwidonie, pan jako główny księgowy najlepiej powinien wiedzieć, jak wygląda kondycja finansowa spółki. Panie prezesie, rad jestem przekazać, że kondycja finansowa zakładu stoi na najwyższym poziomie od początku istnienia. Nasze wielomilionowe przychody z ostatnich zamówień przebiły wszystkie możliwe granice. Dodatkowo pragnę przekazać, że część z tych środków udało mi się z sukcesem zakamuflować i daję pełną gwarancję, że Urząd Skarbowy absolutnie się o tym nie dowie. A jak pan tego dokonał? Nie wdając się w niepotrzebne i nudne szczegóły. Była to pewna sieć przelewów, transferów bezgotówkowych, kilku nie do końca legalnych operacji i jeszcze szczypta innych rzeczy, która by nas usadziła w więzieniach na 3 dożywocia. Ale bez obaw. Wszystko jest zabezpieczone. No i miło mi to słyszeć, panie Gwidonie. Dzięki tym operacjom nasza firma uzyskała odpowiedni status do tego, żeby ubiegać się o pewne ulgi, które znacząco obniżą koszty naszego funkcjonowania. Dodatkowo głodowe stawki oraz umiejętne zastraszanie naszych pracowników także wygenerowały znaczący przychód. No, a mówią, że kryzys gospodarczy niszczy polskie przedsiębiorstwa. A tu proszę. Nie dość, że się utrzymujemy, to jeszcze generujemy fantastyczne zyski. No, panie Gwidonie, wiedziałem, że zatrudnienie pana będzie strzałem w dziesiątkę. Gratuluję. No a jak tam zasoby ludzkie? Jak tam nasi szeregowi pracownicy produkcji? Panie Czarku? Panie prezesie, o ile strona finansowa jest mocną pozycją naszego zakładu, tak strona personalna już nie do końca. Ludzie powoli przestają się bać naszych metod zastraszania, ponieważ bardziej od utraty palca zaczynają się bać, że nie będą mieli co jeść. Te niezwykle zaniżone stawki do tego stopnia zepsuły morale pracowników, że wydajność pracy spadła o 18%. To już najemnicy z paralizatorami nie wystarczą, żeby podnieść produktywność? No niestety nie. Poza tym mamy problem z kilkoma pracownikami produkcji płci żeńskiej. Moi zaufani ludzie mi donoszą, że podobno kobiety naczytały się w internecie o czymś takim jak równouprawnienie i chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni. W sumie mężczyźni u nas też zarabiają gorzej jak zbieracze ryżu. No ale jak kobiety chcą się do nich równać? Myślę, że może być z tego większy problem. Zdaję sobie z tego sprawę, panowie. I właśnie z tego powodu zorganizowałem to zebranie. Panowie, niestety dożyliśmy czasów, w których kobiety coraz bardziej sobie zdają sprawę ze swojej wartości. Czasów mody na feminizm. Na co? Feminizm, panie Gwidonie. Chodzi o parytety płci. O co? Panowie, chodzi o to, że kobiety chcą być traktowane na równi z mężczyznami. Panie prezesie, to żaden problem. Zaraz mogę połowę kobiecej załogi przenieść z produkcji do pracy na maszynach, do budowy i wożenia taczek z cementem oraz czyszczenia szamba. Panowie, spokojnie. Proszę bez pochopnych działań. Jak zdążyłem zauważyć, sprawa jest poważniejsza niż myśleliśmy. Ta sprawa jest bardzo delikatna i chcąc nie chcąc musimy się do niej asymilować. Co zrobić? Dostosować, panie Gwidonie, dostosować. A panu proponuję czasem przed snem poczytać słownik języka polskiego. Ale wracając do tematu. Chodzi tu nie tylko o wynagrodzenia, ale jak się też okazuje o język. To znaczy? To znaczy, że teraz nie można mówić na przykład, że w Sejmie siedzi pan poseł i pani poseł, tylko pan poseł i pani posłanka. Poślinka? Posłanka. Jest też pan sędzia i pani sędzina. Gość i gościni. A zarząd od teraz składać się będzie z członków zarządu i członkiń zarządu. A to jak są członkowie zarządu, to nie powinny być waginy zarządu? Nie, panie Gwidonie. Ja chyba muszę pana wysłać na kurs podstaw języka. Panowie, jak nasze panie z produkcji, chcąc nie chcąc, trzeba stwierdzić, inteligentne kobiety, widzą jakie matoły mające problemy językowe nimi rządzą, to się nie dziwię, że się buntują. No to co możemy zrobić? No właśnie.
I dlatego to ja jestem prezesem, a nie wy, panowie. Pierwsze primo. Należy w końcu stworzyć oddzielną toaletę dla kobiet i mężczyzn. Niestety, panie Gwidonie, ale trzeba będzie też usunąć kamery tam zamontowane. Ja wiem, że pan lubi wchodzić w przestrzeń prywatną pań, ale to jest chyba lekka przeginka. Niech się kobiecina chociaż załatwi w spokoju bez oka wielkiego brata nad głową. Kolejną kwestią będzie, co niestety wpłynie na wysokość przychodów firmy, zapewnienie papieru toaletowego i mydła. Wypadałoby też zamontować umywalki do mycia rąk. Dodatkowo, i tu również zwracam się do pana Gwidona, uniformy robotnicze. Panowie, ja rozumiem, że chcecie wszystko ujednolicić. Robocze buty, ogrodniczki oraz polary dla panów są jak najbardziej w porządku. Ale stroje służbowe dla pań w postaci czarnych lateksowych kozaków, spódniczek mini z różowej koronki i gorsetów zakupionych w naszym ulubionym nocnym klubie? No, to trochę nie wypada. Nie w tych czasach. Nie ma jęczenia, panie Gwidonie. Pan to wszystko nawymyślał, to teraz pan to będzie reorganizował. No ale co wtedy? Panie Gwidonie, przyzwoite i ciepłe stroje służbowe. Myśli pan, że kobietom nie było zimno, jak w tych uniformach wychodziły na dwór na umownego papierosa? Wiedziałem doskonale, że jest im zimno. W kamerach widziałem, jak im sutki stały. No właśnie. I tu dochodzimy do kolejnego tematu. Napastowania kobiet. Do tej pory udawało mi się jakoś maskować pana wybryki. Umorzyłem 91 skarg na pana dotyczących molestowania. Ale te czasy się niestety skończyły. Jeszcze jeden taki wybryk i mimo całego szacunku dla pana pracy w sferze finansowej, niestety będę musiał pana zwolnić. Rozumiem, panie prezesie. Panowie, nastały ciężkie czasy, z którymi niestety musimy się zmierzyć wszyscy. Ja rozumiem, że to wszystko obniża wasz komfort pracy. Szczególnie pana, panie Gwidonie. Ale też niestety tak być musi. Być może nasze zyski będą nieco mniejsze, ale utrzymamy się na powierzchni i nadal będziemy mogli faszerować nasze kieszenie zielonymi papierkami. Zrozumiano? Zrozumiano. No to do dzieła, panowie. Uczyńcie ten świat nieco lepszym dla naszych kobiet. Koniec zebrania. Można się rozejść.